Cześć, tutaj Ignacy. Dzisiaj Was zaskoczę. Witam Was z Sopotu po nieco dłuższej przerwie. Niestety nie miałem możliwości, żeby w Bydgoszczy nagrywać, ale wyjechałem do Gdańska, dokładnie na Wyspę Sowieszewską. Właśnie się zameldował Intercity 18-114 Pobrzeże. Ja wbiegłem na peron. Skład wjechał nieco opóźniony, już powinien być planowy odjazd. Dzisiaj elektrobus Griffin 032, o, to nówka sztuka. Wjechał i lada moment powinien odjechać. I rusza. Wydaje mi się, że dzisiaj 12 wagonów. Tam jeszcze kibelek SKM i jedzie również różowy Dragon. Był komunikat, że bez zatrzymania przejedzie ten skład. Tam jeszcze było widać Pobrzeże. Fajna mijanka nam wyszła i tutaj jeszcze widzę, wjeżdża Impuls SKM. Ja już, znaczy nie SKM, chyba w malowaniu województwa pomorskiego. Czy ja już się schodzę z peronu, ale to jeszcze zrobię jego zdjęcie. No to tak jak już mówiłem, ja schodzę, jeszcze tutaj wpadnę. Tutaj do Gdyni Chyloni skład, a tutaj N57 AKM do Lęborka. A jednak jeszcze nagramy, jak rusza skład do Gdyni. Jeszcze tak w ramach ciekawostki powiem, że jadąc tutaj do Sopotu udało mi się niestety nie nagrać, ale zobaczyć żółtą siódemkę i również różowego Dragona, którego tutaj przed chwilą łapałem, ale była to inna sztuka. Odjeżdża Pendolino, a ja ponownie przychodzę na peron. Wjechał pociąg Intercity Gryf i ja idę na początek, widzę, że już siódemka jest, 58-106. Jeszcze jeden WEBB 012. Do Wejherowa S1, a tutaj siódemka. To sześciowagonowy Intercity Gryf i pojechał piękny start siódemki. Pociąg regionalny do Kościerzyny. A
Tutaj będzie mijanka z jakimś składem towarowym, który już lada moment powinien tutaj przejechać. Było RP1, uruchamiam aparat i jedzie gama, która już zaczyna hamować. Bardzo dziękuję za RP1, pozdrawiam pana maszynistę. I zielone beczki kierują się w stronę Gdyni. Jedzie kibelek. I zapowiadane jest jeszcze kociewie. Gotowa N71 na linii S1 do stacji Gdańsk-Śródmieście. A tutaj wjeżdża kociewie z Gdyni Głównej do Łodzi Fabrycznej. Normalnie to łapię go w Bydgoszczy, ale dziś łapiemy go tutaj. 51.32. Prowadzony jednostką ED-160 Flirt produkcji Stadlera. Dziś dokładnie to 0.12. No i odjeżdża. Na sygnał S2 i kieruje się na Gdańsk. Wjeżdża z F09 Intercity Sobieski. Nie najdłuższy skład, tutaj wagony z Bochumina był, a tutaj jest z Wiednia. Sygnał S2 na wyjazd wyświetlony, krótki, bo zaledwie minutowy postój i ruszamy. Piękny start i ciepłe powietrze. Moje ulubione lokomotywy na polskich torach. I pojechał Międzynarodowy Sobieski. Ogólnie to się śpieszyłem, więc nie zdążyłem się z Wami pożegnać, ale zrobię to teraz. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Wszystkiego dobrego. Cześć!